Witajcie moi drodzy, dziękuję wam jeszcze raz za waszą cierpliwość, dlatego że miałem tutaj bardzo sporo rzeczy w firmie, rozwijam operacje w Stanach Zjednoczonych, to po prostu nie nagrałem wam od razu odpowiedzi na wasze pytania po naszym poprzednim nagraniu, które zrobiliśmy kilka miesięcy temu, więc teraz zabieram się i mam tutaj 6 pytań od was, na które streszczę to wszystko w 30 sekund do minuty, każdą jedną odpowiedź. Będziecie sobie mogli do tego zawsze wrócić. Więc zaczynamy od pierwszego pytania. Jak poradziłeś sobie będąc w Anglii? Świetne pytanie. Przede wszystkim wyleciałem do Anglii w wieku 19 lat, zaraz po tym jak skończyłem technikum. Czekałem dalej na wyniki z matury, czekałem na wyniki jako technik informatyk, czy w ogóle dostanę taki zawód. Zabukowałem najtańszy lot. Po raz pierwszy w życiu nie leciałem nigdy samolotem, słuchajcie. Zabukowałem najtańszy lot, jaki był Ryanairem. To było jeszcze kilka miesięcy wcześniej. I przyszedł moment, kiedy leciałem do Anglii. Jeszcze wcześniej rozmawiałem z różnymi ludźmi i dostałem jedno połączenie, żeby zacząć pracę na budowie w Anglii. Więc poleciałem do Londynu. Pamiętam, pierwszy raz byłem bardzo przestraszony. Wszystko było nowe, duże, ja nie miałem nic z jedną walizką dosłownie i tam 500 funtów, które odłożyłem, czyli jakieś powiedzmy 2,5 tysiąca złotych. Wylatuję do Anglii w wieku 19 lat, dostaję tą pracę na budowie przez to, że pytałem po prostu różne osoby. Podjąłbym się czegokolwiek, podjąłbym się pracy po prostu, nawet zmywania naczyń, pracy na budowie, czy jakiej innej, roznoszenia ulotek, czegokolwiek, żeby tylko zacząć. Tak się stało akurat, że to była praca na budowie za 6 funtów na godzinę i miałem też tam spanie, to było zakurzone, wiadomo. Natomiast w czasie przerwy na lunch, czyli na obiad, zawsze dzwoniłem i szukałem też na internecie ogłoszeń różnych o pracę, gdzie mógłbym zacząć pracować właśnie jako programista stron internetowych, bo tego się uczyłem w Polsce już. No i dostałem szansę i tak wyfrunąłem po prostu z tej budowy po kilku miesiącach, więc tylko trzeba chcieć i tak sobie właśnie poradziłem będąc w Anglii. Pytanie drugie. Co zrobić w momencie, w którym otoczenie podcina nam skrzydła? Kiedy otoczenie podcina nam skrzydła, no to znaczy, że coś z zewnątrz nam coś robi. To wtedy my się odcinamy od tego otoczenia. Taka jest krótka odpowiedź, a dłuższa odpowiedź jest taka, że jesteście w domu dziecka, ja byłem, pamiętam, w domu dziecka, to nie da się tak prosto powiedzieć, o, odcinamy się i tyle, i nas tam nie ma. No tak prosto nie jest. Wiadomo, że mamy bardzo często jakieś zobowiązania i nie jesteśmy w stanie się tak po prostu odciąć. Więc co ja robię, to dam wam przykład. Byłem w domu dziecka, to wtedy ja skupiałem się na swoich pasjach. Wtedy uczyłem się programowania, chodziłem na różne kursy angielskiego, robiłem, właśnie uczyłem się jako DJ tego zawodu, dzwoniłem, pisałem maile do różnych DJ-ów, którzy już byli tam, gdzie ja, oni już osiągnęli to, co ja chciałem i zawsze to było moje właśnie podejście, żeby szukać takich osób i starałem się im dać jakąś wartość, czyli na przykład budowałem im proste strony internetowe, już czegoś się zahaczałem i to było dla mnie takie odcięcie się od tego środowiska, które wiem, że podcinało mi skrzydła, czyli inne dzieciaki, na przykład z domów dziecka, które nade mną się znęcały i tak dalej. I ja byłem wtedy taką ofiarą, która musiała przestać być ofiarą i musiała zacząć być osobą, która przejmuje kontrolę. O tym zaraz wam też powiem, ale w skrócie po prostu odciąć się od takiego otoczenia, które podcina nam skrzydła. Pytanie trzecie. Czy często popełniałeś błędy i czy pomimo upadków potrafiłeś się szybko podnieść? Popełniłem prawdopodobnie już 47 błędów, nagrywając to Q&A, czyli pytania i odpowiedzi dla was. I najważniejsze jest, aby się nie poddawać. Najważniejsze jest, aby, z mojego doświadczenia oczywiście, aby te błędy nie bać się popełniać je, bo popełnimy tak czy siak. Najważniejsze jest przygotowywać się cały czas. To wszystko, co się dzieje, to jest proces. Pomyślcie sobie o tym, że to, co się teraz dzieje, to jest proces. Ja nagrywam wam pytania i odpowiedzi, to jest dla mnie proces. To jest jakaś akcja. Poprzez akcję jest reakcja później, czyli ja wam to wypuszczę, wy jakoś zareagujecie. Ja się lepiej poczuję, bo komuś pomogłem. To jest bardzo samolubne też, ale to jest takie katarzis, czyli zbawienie, takie oczyszczenie siebie, można by powiedzieć. I pamiętajcie,
że jeżeli macie jakiś błąd, popełnicie, to przede wszystkim nie bądźcie perfekcjonistami, nie analizujcie. Ja bardzo często nawet u siebie na LinkedInie mam napisane, że paralysis by analysis, czyli dużo ludzi analizuje w głowie, co będzie, jak to, jak popełnię błąd i tak dalej. I to ich po prostu paraliżuje. Nie są w stanie niczego zrobić, bo są sparaliżowani tego, że się boją, jak wypadną, tego, że mają kompleksy. A tutaj właśnie chodzi o to, żeby popełniać te błędy. Czyli jak popełnicie błąd, to wyciągnąć z niego lekcję, powstać, otrzepać się i upewnić się, że tego błędu już nie popełnicie drugi raz, a będziecie mieć cały czas kolejne błędy, kolejne problemy, które będzie trzeba rozwiązywać, więc to jest ciągły proces, po prostu trzeba przyzwyczaić się do tego, że te błędy popełniamy i będziecie popełniać. Pytanie jest, jak szybko się podniesiecie? I kolejne pytanie, czy to was sparaliżuje, czy będziecie w paraliżu? No tutaj widzicie, kolejny błąd popełniłem, no ale akcja, uczę się, czyli nie ma paraliżu. Kolejne pytanie czwarte, bardzo dobre pytanie też, co pomaga w nauce języka? Czy masz jakieś sprawdzone sposoby? W nauce języka dla mnie to było przede wszystkim takie z angielskiego immersion, czyli zatopienie się w tym języku. Ja to robiłem poprzez to, że słuchałem angielskiego wszędzie, po prostu miałem obsesję na punkcie angielskiego. Zawsze miałem słuchawki, aż ludzie mi zwracali uwagę, słuchaj, ty jesteś ignorantem, bo nie słuchasz nas, tylko słuchasz cały czas tego angielskiego. Ja mówię, ja muszę się uczyć, ja muszę słuchać angielskiego, bo ja mam cel, coś widziałem i dalej tak mam właśnie. Zaraz sobie kolejne pytanie jest o celach, o tym odpowiem, ale właśnie tak to było. I cały czas słuchałem, zanurzyłem się w tym właśnie, ten immersion zrobiłem. Wtedy słuchałem takiego kursu po angielsku, ale chodzi o repetition, czyli powtarzanie cały czas, słuchanie tego i później wchodzenie w interakcję. Polecam wam, jeżeli jesteście w domu dziecka, żebyście sobie zapytali się gdzieś wokoło z waszych wychowawców czy nauczycieli, czy ktoś wam może zasponsorować, czy wy możecie zapracować na to, żeby ktoś z wami godzinę miał na przykład przez internet. To może być ktoś na przykład ze Stanów, czy ktoś, kto mieszka w Polsce, ale jest natywnym speakerem, czyli ojczyście mówi po angielsku, po brytyjsku lub po angielsku amerykańskim, bo tutaj też trzeba rozróżnić, ale zróbcie sobie taką godzinę i stale, tydzień w tydzień, bo to musi być system i to musicie cały czas tydzień w tydzień. Godzinka tutaj, dużo słuchania, zamieńcie sobie menu w telefonie na angielskie, czyli wszystko to, co macie dookoła, na przykład radio, jeżeli słuchacie jakiegoś radia, to słuchajcie go po angielsku. YouTube czy filmy na Netflixie i inne filmy po angielsku, jeżeli coś dostaliście od kogoś, jakąś rekomendację, żeby obejrzeć film, więc to jest najszybsza i sprawdzona metoda moim zdaniem, a później możecie robić to, co ja teraz, czyli muzyka, flow, tego, jak się po angielsku już mówi i takie bardzo malutkie rzeczy, które ja cały czas się uczę, słuchajcie. Więc to nie jest tak, że ja się przestałem uczyć, ja mam ciągle co tydzień też godzinę z ojczystym speakerem. I kolejna też porada, to co dla mnie się sprawdziło, to, że wyprowadziłem się do Anglii od razu i to był dla mnie cel, żeby angielskiego się uczyć. Później się uczyłem hiszpańskiego, wyprowadziłem się do Hiszpanii, więc tam się też nauczyłem w ten sposób właśnie angielskiego, że zataczam się w tym otoczeniu. Lecimy dalej. Kolejne pytanie. Jak z perspektywy czasu czujesz się po tym, co przydarzyło ci się w dzieciństwie? Tutaj pytanie jest, jak się czujesz, tak? Co ja odczuwam, jak się czuję? I teraz na pewno czuję się z perspektywy czasu tego, co się przydarzyło mi w dzieciństwie, bardziej oddalony po prostu. Jestem oddalony, więc to nie ma na mnie takiego wpływu. Czuję się, że mam większą kontrolę, że to ja kieruję busem, to ja jestem właśnie, mówiłem wam wcześniej w poprzednim pytaniu, że to wy musicie przejąć kontrolę, nie że otoczenie wam podcina skrzydła, to wy przejmujecie kontrolę nad busem, a nie, że ktoś inny kontroluje. Nie media, nie szkoła, nie kultura, nie jakieś gazety i tak dalej. To wy kontrolujecie, jak się czujecie. Więc to ja właśnie, to jest to, jak ja z perspektywy teraz, powiedzmy 10 lat, to możecie sobie też zrobić w głowie u siebie. Okej, Marcin z perspektywy 10 lat tak odczuwa, to co ja mogę zrobić w perspektywie 10 lat, żeby się przenieść tam za to 10 lat i jak ja mogę sobie z tym pomóc. Ja mogę dokładnie to samo zrobić. Jeżeli ja mam teraz już problemy w takim wieku, to ja mogę się znowu 10 lat wyrzucić w przyszłość i mogę powiedzieć, ok, za 10 lat
Ja będę miał już zasoby, będę wiedział, jak sobie z czymś poradzić i będę mógł więcej na siebie odpowiedzialności wziąć, dlatego że wiem, jak ten proces działa. Powiedziałem wam właśnie wcześniej, że wszystko to jest proces, tylko czy jesteśmy w stanie umiejętnie kierować tym procesem? Jeżeli tak, to jesteśmy na dobrej drodze. No i ostatnie pytanie. Jakie masz jeszcze cele, marzenia do spełnienia? Czyli pytanie wybiegające w przyszłość, tak? Mam bardzo ambitne cele i marzenia. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zawodowe cele i marzenia, to firma, która zatrudnia 100 osób. W tej firmie są ludzie zaangażowani, ludzie, którzy rozwijają się ciągle, z którymi budujemy nowe systemy, obsługujemy dużych klientów, nowych klientów, podbijamy nowe rynki i rozwijamy się ciągle, tworzymy lepsze systemy. I jeżeli chodzi o pieniądze, bo to jest bardzo łatwo policzalne, to nasza firma jest wyceniana na 1 miliard dolarów, a osobiście, jeżeli chodzi o moje własne cele, to wyobrażam sobie, wizualizuję, że net worth, czyli moja wartość, to jest 1 miliard dolarów, czyli 1 billion dollars. I żeby to zrobić, no to trzeba naprawdę się dużo napracować, jeszcze 1000 razy pomnożyć to, do czego doszedłem teraz, więc jest sporo, sporo pracy, ale takie ambitne cele ciągną nas po prostu do tej przyszłości, ciągną mnie, pomagają mi właśnie wstawać bardziej uśmiechniętym, pozytywnym, mającym energię właśnie do tego, żeby iść, atakować naprzód, a nie być właśnie tą ofiarą. Jeszcze osobiście mam taki cel, żeby z rodziną, wizualizuję sobie, że mieszkam z rodziną teraz na Florydzie, czy gdzieś nad oceanem i widzę piękny po prostu ocean. Jestem w pięknym takim modern, czyli nowoczesnym apartamencie i ciągle oczywiście pracuję z firmą, rozwijamy to, podróżuję po świecie, więc to są dla mnie cele, ambicje na przyszłość. Słuchajcie, dziękuję wam za wasz czas. Życzę wam, żebyście się nigdy nie poddawali. Życzę wam tego, żebyście mieli dużo mocy, energii do tego właśnie, żeby mieć kontrolę i żeby być kierowcą właśnie własnego życia. Żebyście wychodzili w przyszłość i żeby te marzenia was ciągnęły. I oczywiście, jeżeli chodzi o najbliższe spotkania, to będę w Polsce, więc umówimy się w Polsce za kilka miesięcy lub pod koniec roku zrobimy sobie taki check, czyli sprawdzenie tego, czy jesteśmy bliżej naszych marzeń, bliżej tego, gdzie chcemy iść, niż byliśmy rok temu, tak jak zrobiliśmy spotkanie, czy jesteśmy dalej, czy coś się dzieje i sprawdzimy, czy nasze cele się zmieniły, czy musimy teraz znowu przekalibrować to, gdzie zrobić taką korektę kursu, to gdzie zmierzamy, tego właśnie wam życzę i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się ciepło, cześć!